patronem naszej szkoły jest August Zamoyski. Dziś znajdujemy się w Muzeum Augusta Zamoyskiego. Jest z nami pani Irena Mospinek, która opowie nam co nieco o naszym patronie. No więc powiem tyle, że macie tutaj znamienitego patrona, takiego, na którym rzeczywiście można się wzorować. August Zamoyski jest jabłońcem przede wszystkim, czyli urodził się w Jabłoniu. Stąd też przybranie właśnie imienia Augusta Zamoyskiego było takim trafem w dziesiątkę. Przede wszystkim dlatego też, aby August Zamoyski tutaj został bardziej poznany, ponieważ August Zamoyski, mimo że mieszkał w Jabłoniu, to jednak przez część mieszkańców Jabłonia był tak bardzo mało znany i dopiero utworzenie Muzeum Augusta Zamoyskiego, przede wszystkim to wielka praca pani Basi Wikło, która przyjechała tutaj wiele lat temu, zafascynowała się Augustem Zamoyskim i z jej inicjatywy właśnie te wszystkie prace odnośnie Augusta Zamoyskiego tutaj zaczęły się dziać. Są tutaj plenery imieniem Augusta Zamoyskiego, są też wyścigi kolarskie imieniem Augusta Zamoyskiego i właśnie to, że szkoła przybrała imię Augusta Zamoyskiego, to jest też właśnie taki znakomity pomysł po to, żeby August Zamoyski nie tylko w Jabłoniu został bardziej poznany, ale żeby też został bardziej poznany w Polsce. August Zamoyski urodził się w 1893 w Jabłoniu. Urodził się w Leśniczówce, ponieważ mama jego była bardzo lubiła jeździć na koniu i podczas takiej rannej podróży po majątku okazało się, że nastąpiły bóle porodowe, była wtedy w lesie smuga i tam akuszerką właśnie przy porodzie Augusta Zamoyskiego była pani Mazurkowa, która była żoną leśniczego. Stąd też zresztą bardzo często August Zamoyski wracał do tego i mówił o tym, że urodziłem się w Jabłoniu na koniu podczas przejażdżki i to było takie dosyć sławne. Był trzecim z kolei dzieckiem Tomasza Zamoyskiego i Ludmiły też Zamoyskich, właśnie Zamoyskiej. Ludmiła Zamoyska, mama Augusta Zamoyskiego, pochodziła też właśnie z takiej węgierskiej linii Zamoyskich. Więc August Zamoyski był bardzo mocno związany z Jabłoniem, mimo że spędził w Jabłoniu tylko swoje młodzieńcze lata, czyli od urodzenia do roku 1912 i potem spędził jeszcze te 4 lata właśnie od roku 1935 do 1939, wtedy kiedy umarł jego tata i tutaj został dziedzicem w tym majątku, to mimo że podróżował po całym świecie, to zawsze bardzo serdecznie wypowiadał się o Jabłoniu i o ludziach tutaj mieszkających w Jabłoniu. Zamoyski bardzo często wspominał swoich pierwszych nauczycieli, a byli to właśnie stolarz Grzeszczuk i kowal Bronikowski, którzy pracowali tutaj w majątku folwarcznym. Zresztą była to taka odskocznia dla niego od takiego życia dworskiego, bo tam też mógł spotkać dzieci folwarczne, z którymi się zresztą bardzo przyjaźnił, z taką młodzieżą, z dziećmi tutejszymi. Założeniem ojca było wykształcenie go właśnie w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie rolnictwa, żeby został tutaj następcą. Natomiast August Zamoyski zawsze przejawiał swoje takie zdolności artystyczne i zawsze właśnie w tym kierunku starał się rozwijać tak swoje zainteresowanie. I mimo że został wysłany do szkoły, właśnie do Heidelberga, na kształcenie się w dziedzinie ekonomii, to z czasem porzucił te studia i zaczął kształcić się w dziedzinie filozofii, a potem właśnie w dziedzinie rzeźby, bo to było dla niego takie najważniejsze. August Zamoyski w 1912 roku wyjechał do Warszawy, skończył tam liceum imienia Chrzanowskiego. Potem natomiast w czasie I wojny światowej trafił do obozu jemieńskiego, właśnie był więziony przez Niemców i tylko i wyłącznie dzięki pomocy rodziny został uwolniony właśnie z tego obozu. I tam poznał swoją pierwszą żonę. Była to tancerka Rita Sacchetto. Zauroczył się bardzo Ritą Sacchetto. Strasznie nie odpowiadało to jego rodzinie, ponieważ nie była to osoba z takich kręgów arystokratycznych. Była to typowa artystka, co ojcu nie bardzo odpowiadało.
I od tamtej pory zaczął się taki spór między Tomaszem Zamoyskim, tatą, a Augustem Zamoyskim, synem, który w pewnym momencie został tak jakby wydziedziczony ze swego majątku. Ojciec stwierdził, że nie chce takiej synowej. I od tamtej pory August Zamoyski właściwie zaczął życie na swój rachunek. W 1917 roku 5 maja ożenił się z Rittą Sacchetto wbrew swojej rodzinie i od tamtej pory właśnie to jego rzeźbienie stało się takim głównym celem jego życia, tym bardziej, że Rita Sacchetto bardzo wspierała go w temacie rzeźby, twierdziła, że jest bardzo zdolnym artystą i że w tym kierunku właśnie powinien pójść. August Zamoyski właśnie zamieszkał w Zakopanem z Rittą Sacchetto. Kupili tam taki stary domek, który nazwali Forma. I w tej formie Rita Sacchetto właśnie z Augustem Zamoyskim, Rita prowadziła szkołę tańca. Natomiast August Zamoyski właśnie zaczął rzeźbić. I pierwszy taki swój wielki sukces, właściwie ten sukces okazał się skandalem, ponieważ w 1918 roku w Poznaniu była otwarta wystawa, w której August Zamoyski wystawił swoje pierwsze rzeźby. Te rzeźby okazały się zbyt takie, były to akty przede wszystkim. Był to cykl takich obrazów, ich dwoje, które szokowały tamtą opinię publiczną i właśnie wystawa z tego powodu została zamknięta. Rzeźby Augusta Zamoyskiego zostały przewiezione w inne miejsce, oczywiście zostały wystawione i w pewnym sensie była to taka wielka promocja dla Augusta Zamoyskiego, jego rzeźb, że wkoło tego zrobiło się wielkie zamieszanie właśnie wkoło tych rzeźb Augusta Zamoyskiego. Pierwsze jego rzeźby, które były takimi rzeźbami formistycznymi i potem właśnie zarzucił ten kierunek, następnym kierunkiem to był taki powrót do natury i wtedy August Zamoyski właśnie zaczął rzeźbić kobiety tutaj z Jabłonia. Była tutaj taka miejscowa jego modelka, nazywała się Franciszka Dobrowolska. Frankę rzeźbił właśnie w Jabłoniu, rzeźbił ją w Paryżu, ale rzeźbił też panie, które były tutaj przywożone do Jabłonia jako takie pracownice polowe. Te pracownice nazywały się były to tak zwane bandoski. I właśnie spośród tych bandosek były też modelki. Powstała właśnie głowa Wierki, za którą August Zamoyski, właśnie tutaj jest ta głowa Wierki, za którą August Zamoyski w 1936 roku otrzymał bardzo dużą nagrodę pieniężną. Była to Natasza, która też była tutaj rzeźbiona właśnie w Jabłoniu. Etapem w twórczości Augusta Zamoyskiego to był tak zwany ekspresjonizm. Wtedy August Zamoyski zaczął rzeźbić. Były to takie rzeźby, które próbowały pokazać jego uczucia. Była to na przykład rzeźba Zmartwychwstanie, którą wyrzeźbił na swój własny grób. Ta rzeźba jest w tej chwili w miejscowości Saint-Clair pod Toulouse. Była to rzeźba W niebo wstąpienie, która nigdy nie została dokończona z braku życia Augustowi Zamoyskiemu na skończenie tej rzeźby. Była to rzeźba kardynała Adama Sapiehy, zresztą to była bliska rodzina Zamoyskich, ponieważ babcia Augusta Zamoyskiego i babcia kardynała Sapiehy były siostrami. To była też rzeźba. Ta rzeźba w tej chwili stoi właśnie na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie, bardzo blisko okna Wawieskiego. W tym roku właśnie na plenerze powstała kopia tej rzeźby. I tutaj dysponujemy, ale właściwie w tej chwili jest ona na wystawie w Bibliotece Publicznej, ta rzeźba. Także te trzy etapy bardzo różniły się od siebie, ale każdy z tych okresów był bardzo ciekawy. I szczerze mówiąc, August Zamoyski był rzeźbiarzem takim niepowtarzalnym, nie kopiował nikogo, zawsze miał swoje własne pomysły na rzeźby, nie kierował się takimi modami współczesnymi czy trendami, jakie były, tylko tworzył jakieś swoje rzeczy i zawsze uważał, że to, co robi, na pewno kiedyś zyska jakąś sławę, bardzo mu się to podobało. No i jak się okazało, po latach rzeczywiście
te rzeźby zostały docenione, ponieważ w Polsce przez lata August Zamoyski był nieznany i my teraz próbujemy właśnie Augusta Zamoyskiego wskrzesić, że tak powiem, pokazać jego twórczość, jego piękne życie, które też mogło być wzorem dla wielu młodych ludzi. I przede wszystkim taką ważną rzeczą to był sport. Gdyby nie wypadek w 27 roku, prawdopodobnie zostałby sportowcem, ponieważ miał wielkie osiągnięcia właśnie w dziedzinie narciarstwa. Ale poza narciarstwem, następną taką dziedziną, która bardzo go fascynowała, to była też jazda na rowerze. I August Zamoyski w 25 roku właśnie przejechał trasę z Paryża do Zakopanego. W 21 dni była to bardzo długa trasa, ponieważ liczyła ponad 2900 km. Był bardzo serdecznie witany w Zakopanem na mecie swego wyścigu, jak było to potem opisywane w prasie, ponieważ prasa właśnie w Zakopanem bardzo dużo rozpisywała się na temat tego wyczynu, że przejeżdżając taką trasę zmieniał 60 kiszek, jak były nazywane wtedy opony, ale dojechał szczęśliwy, właśnie miał piękny krajobraz, przy okazji oglądał, także sam zresztą o tym mówił, że poza rzeźbą największą jego pasją jest sport. Tutaj w Wielponiu organizowane są właśnie wyścigi kolarskie na pamiątkę tego sławnego wyczynu Augusta Zamoyskiego. Wyścigi kolarskie są organizowane już od lat 5 bodajże. Co roku mamy tutaj uczestników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do Jabłonia, bardzo chętnie się ścigają w kilku kategoriach wiekowych. Są to różne trasy. Także próbujemy rozsławić Augusta Zamoyskiego też jako sportowca, nie tylko jako rzeźbiarza. Był to człowiek bardzo silnego charakteru, który nigdy się nie uginał pod presjami, zawsze miał jakiś zamierzony cel, do którego dążył, i te cele, szczerze mówiąc, zawsze zostały przez niego osiągane.